Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o jednym z najczęstszych błędów, który popełniamy my, obcokrajowcy, uczący się języka hiszpańskiego. I później, w drugiej części odcinka, porozmawiamy o jednym z najczęstszych błędów ortograficznych, który popełniają Hiszpanie i inni użytkownicy języka hiszpańskiego. A zatem porozmawiamy o pero, sino i sino. I jaki jest tu problem? Problem jest taki, że my, obcokrajowcy, i to nawet bardziej zaawansowani, mamy problem z tym, że wrzucamy pero w miejsce sino. Tam, gdzie powinno być sino, my używamy nadal pero. I muszę się przyznać tutaj, że również mnie na samym początku dużo czasu zajęło, żeby wyzbyć się tego złego nawyku. A w drugiej części odcinka porozmawiamy o tym, dlaczego sino i sino jest najczęstszym błędem ortograficznym, jednym z najczęstszych, popełnianym przez Hiszpanów i innych native'ów, dlatego że nie wiedzą, kiedy to sino i sino pisać łącznie, a kiedy rozłącznie. O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku, ale ja jeszcze zaproszę Was na mojego Facebooka i na mojego Instagrama, do których to kont znajdziecie linki pod spodem w opisie. A teraz już zaczynamy. Zapraszam. Na samym początku odpowiedzmy sobie na pytanie, co to znaczy pero i sino i dlaczego mamy taki problem z tym, że wciskamy pero w miejsce sino. Otóż pero czy sino są to spójniki rozłączne, czyli dodające przeciwstawne albo różniące się nieco informacje od tego pierwszego zdania. I teraz dlaczego pero jest takie wszędobylskie? Otóż my w języku polskim mamy różne spójniki rozłączne, jak na przykład ale czy też lecz, i są one nieco bardziej uniwersalne, nieco bardziej elastyczne niż ten spójnik pero i sino w języku hiszpańskim. To samo dzieje się, jeśli uczyliśmy się angielskiego. Tam mamy but, jest tym najpopularniejszym spójnikiem rozłącznym i może być on stosowany zarówno w sytuacjach, gdzie Hiszpanie powiedzą pero, jak i w tych, gdzie Hiszpanie powiedzą sino. I jakie to są sytuacje? Tego zaraz się dowiemy. My zaś, użytkownicy natywni, rdzenni języka polskiego, mamy o tyle łatwiej, że możemy pewną sztuczkę zastosować, żeby to pero i sino w hiszpańskim rozróżnić raz na zawsze. I zaraz się dowiemy, jak to się dokładnie robi. Kiedy stosujemy pero? Pero stosujemy, kiedy dodajemy jakąś inną informację, nieco sprzeczną lub uzupełniającą jakąś pierwszą informację, którą komuś podajemy. Ale zauważmy, że nie negujemy niczego, co powiedziała nam inna osoba. Nie ma tego przeciwstawienia, tego kontrastu i powiedzenia, że to, co ktoś powiedział, albo jakaś informacja, która nam została przekazana, nie jest prawdą, a jest zupełnie inaczej. Ułóżmy sobie zatem kilka przykładów, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy pero a sino po hiszpańsku. Mogę na przykład powiedzieć soy polaco, pero hablo español. Soy polaco, pero hablo español. Czyli jestem Polakiem, ale mówię po hiszpańsku. I tutaj to ale nie przeczy, nie neguje tej pierwszej części, tylko dodaje coś, że jestem Polakiem, ale mówię po hiszpańsku. I w tym momencie wszystko się zgadza, pero jak najbardziej może tu być, a sino oczywiście tutaj być nie może. Inny jeszcze przykład, mogę powiedzieć soy polaco, pero no vivo en Polonia. Soy polaco, pero no vivo en Polonia. Czyli jestem Polakiem, ale nie mieszkam w Polsce. W tym momencie mamy niejako kontrastywną, negującą część zdania po drugiej stronie, ale jak widzicie, nie ma tutaj czegoś, co najpierw zostało zanegowane i mówimy, że nie jest tak, tylko jest inaczej. I tutaj właśnie to tylko nam się przyda, co za chwilę zobaczymy na przykładach z sino. W każdym razie mogę powiedzieć tutaj dodając, korygując nieco, uzupełniając informację, że jestem Polakiem, ale nie mieszkam w Polsce na przykład. A kiedy zatem musimy użyć sino i jak to sino od pero odróżnić? Musimy użyć sino w sytuacjach, kiedy negujemy właśnie na początku coś, mówimy, że coś jest nieprawdą i później dajemy jakąś kontrastywną z tym opinię. Mówimy, wyjaśniamy, jaka prawda jest. I tutaj bardzo dobrze użyć sobie tego polskiego spójnika, który czasami tutaj wrzucamy w miejsce lecz czy w miejsce ale, i jest to tylko, że nie jest tak, tylko inaczej. Nie jest tak, a jest inaczej. W takich sytuacjach właśnie musimy użyć sino. Zobaczmy to na przykładach. Możemy powiedzieć, że no soy español, sino polaco. No soy español, sino polaco. Czyli nie jestem Hiszpanem, tylko Polakiem. Nie jestem Hiszpanem, lecz Polakiem. I w tym momencie
na początku mamy coś, co być może ktoś przypuścił, że jesteśmy Hiszpanami. My mówimy, że nie jesteśmy Hiszpanami, tylko Polakami. I w tym momencie mamy dwie kontrastywne rzeczy, przy czym poprawiamy kogoś, poprawiamy to coś, tę pierwszą informację, którą ktoś nam powiedział, żeby powiedzieć, że to jest nieprawda, a prawdą jest co innego. W takich sytuacjach właśnie, kiedy ten spójnik ale czy lecz możemy wymienić na tylko, będziemy używać po hiszpańsku sino. Zobaczmy jeszcze kilka innych przykładów, żeby to sobie bardziej wyćwiczyć. Mogę na przykład powiedzieć, korygując to, co ktoś wcześniej powiedział, czy też pomyślał, no vivo en La Palma, sino en Las Palmas. No vivo en La Palma, sino en Las Palmas. Czyli nie mieszkam na La Palmie, bo La Palma to wyspa, tylko w Las Palmas. Las Palmas to miasto, tutaj gdzie mieszkam, ale na Gran Canaria, a nie na La Palmie. Jest to bardzo często mylone, te dwie nazwy geograficzne. Jeszcze Palma de Mallorca do tego dochodzi, także to taka mała dygresja. W każdym razie La Palma to jest tam, gdzie wybuchł wulkan niedawno, a Las Palmas to jest stolica Gran Canaria. Więc koryguję to, mówiąc, że nie jest tak, a jest inaczej. Nie jest tak, tylko tak. I w tym momencie musimy użyć sino, a nie pero, mimo że wielu obcokrajowców właśnie w tej sytuacji wrzuciłoby pero i bardzo często kogoś nienejtywnego, nierdzennego można po tym właśnie rozpoznać. Dlatego w tych sytuacjach zapamiętajmy sobie, że musimy tutaj użyć sino, a nie pero. Przynajmniej na razie może to się zmieni pod wpływem anglicyzmów, pod wpływem ogólnego języka angielskiego używanego przez obcokrajowców, czy też przez samych Hiszpanów, jeśli oni uczą się również angielskiego, być może przez wielu giris, takich jak my, którzy uczymy się hiszpańskiego, ale nie jesteśmy native'ami, to zostanie kiedyś zaakceptowane, ale na razie akceptowane nie jest i tutaj musi być w takich sytuacjach sino. Jak na razie widzieliśmy przykłady, gdzie po tym sino nie było żadnego czasownika, nie było żadnego innego zdania. A co będzie, jeśli tam będzie jakieś inne zdanie? Do tego sino musimy dodać koniecznie wtedy ke. I musi być wtedy sino ke. I jak to ułożyć? Na przykład ayer no fuimos a la playa, sino que fuimos al bosque. Ayer no fuimos a la playa, sino que fuimos al bosque. I w tym momencie znaczy to, że wczoraj nie pojechaliśmy na plażę, tylko pojechaliśmy do lasu. Nie pojechaliśmy na plażę, a pojechaliśmy do lasu. To znaczy, że znowu kontrastujemy to, co ktoś powiedział, czy też to, co wyszło w rozmowie, że to nie było tak, tylko było inaczej. I w tym momencie musimy dodać do sino ke i już sprawa jest załatwiona. Czy możemy w tych sytuacjach użyć pero? Też nie możemy, jeśli taki jest ton wypowiedzi, jeśli taki jest nasz cel, żeby powiedzieć, że nie zdarzyło się to, tylko to. W tym momencie musimy użyć sino que, a nie pero. W każdym razie tutaj, jak widzicie, kontrastujemy to i korygujemy to, co ktoś powiedział, czy też pomyślał. Ale czy to znaczy w takim razie, że jeśli na początku to pierwsze zdanie jest negatywne, że nosi w sobie no, to koniecznie musimy użyć sino albo sino que? No niestety nie. W języku tak nie jest, że zawsze będzie tak, a nie inaczej. Tutaj wszystko zależy od kontekstu i od tego, co chcemy dokładnie oddać w naszej wypowiedzi. Bo przecież do tego pierwszego negatywnego zdania możemy dodać coś innego, jakąś inną informację, coś, co klaryfikuje trochę, coś, co wyjaśnia sytuację, a niekoniecznie koryguje tę pierwszą rzecz. Może być to po prostu dodatkowa wzmianka, dodatkowa informacja i wtedy będziemy mogli użyć pero. Możemy sobie wyobrazić w takim razie takie zdanie: ayer no fuimos a la playa, pero fuimos al bosque. Ayer no fuimos a la playa, pero fuimos al bosque. I skoro wcześniej powiedziałem, że nie może być tu pero, to dlaczego wstawiłem teraz pero i mówię, że tak jest poprawnie? Otóż dlatego, że tutaj to całe zdanie znaczy coś innego. Tutaj nie mówimy, że nie pojechaliśmy na plażę, tylko do lasu. Tylko pojechaliśmy do lasu, nie korygujemy tej pierwszej rzeczy, tylko być może opowiadamy coś i w domyśle mieliśmy taki plan najpierw, żeby pojechać na plażę, ale w końcu pojechaliśmy do lasu. Można tutaj dodać na przykład, że al final no fuimos a la playa, pero fuimos al bosque. Jest to takie, że wczoraj w końcu nie pojechaliśmy na plażę, ale pojechaliśmy do lasu. Jest to coś dodatkowego, a niekoniecznie przeczącego. To nie jest tak, że ktoś sobie pomyślał, a pojechaliście na plażę wczoraj, a my mówimy, nie pojechaliśmy na plażę, tylko do lasu. Ale jest to coś, co można dodać w tym momencie i ton wypowiedzi, kontekst sytuacji pozwala nam na to użycie pero.
I jak zauważycie, jest to inne znaczenie, niż gdybyśmy tutaj wstawili Shinoke, tak jak to zrobiliśmy na początku. A zatem jest to trochę skomplikowane, trzeba tutaj wyczuć, co do końca chcemy powiedzieć, co chcemy oddać i wtedy zdecydować się na pero, czy też Shinoke. Ułóżmy sobie jeszcze kilka przykładów, żeby to lepiej zrozumieć. Możemy powiedzieć na przykład Enrique no estudia mucho, pero aprueba todos los exámenes. Enrique no estudia mucho, pero aprueba todos los exámenes. Czyli Enrique nie uczy się dużo, ale zalicza wszystkie egzaminy. W tym momencie nie korygujemy tej pierwszej informacji, mimo że jest negatywna, mimo że mówimy no estudia mucho, to jednak jest to dodatkowa informacja, a nie korekcja, a zatem użyjemy tutaj pero bez żadnego problemu. Ale jeśli mamy inne zdanie na przykład i chcemy powiedzieć, że Enrique no trabaja, sino que estudia, Enrique no trabaja, sino que estudia, czyli że Enrique nie pracuje, tylko się uczy, w domyśle jeszcze jest w szkole, jeszcze jest na studiach, a nie, że pracuje, w tym momencie musimy użyć Shinoke. I tutaj, jak widzicie, wszystko zależy od kontekstu i wszystko zależy od tego, co chcemy dokładnie oddać. No to wspomnijmy sobie jeszcze o tym, wspomnianym przeze mnie na samym początku, jednym z najczęstszych błędów ortograficznych wśród samych Hiszpanów, wśród samych native'ów języka hiszpańskiego. Jest to oczywiście związane z pisownią Sino łączną i Sino oddzielną. Otóż, jak w każdym to języku się dzieje, kiedy mamy takie rzeczy, że coś można zapisać łącznie i rozłącznie, nawet jeśli znaczy to coś innego, to ludzie będą się mylić i Hiszpanie robią to bardzo, bardzo często, co wpływa też na nas, obcokrajowców, którzy uczymy się języka hiszpańskiego, dlatego że pisząc sobie, tekstując z kimś, można zauważyć, że używa sino oddzielnie zamiast sino i odwrotnie, zamiast sino używa sino. I przez to wbija nam się do głowy niepotrzebnie niepoprawna pisownia. Co znaczy zatem sino? To już widzieliśmy, to znaczy tylko, lecz jest to coś przeciwstawnego, a sino znaczy jeśli nie, czyli w przypadku gdy nie. I należy do zupełnie innego pola gramatycznego, do zupełnie innej rzeczy, czyli do frases, czy też oraciones condicionales. Oraciones condicionales, czyli do zdań warunkowych. Ułóżmy sobie zatem jakieś przykłady na si, no oddzielnie. Oczywiście o zdaniach warunkowych już mam inne filmiki, więc tamto si, no też się pojawi, ale żeby odróżnić tutaj w tym filmiku jedno od drugiego, możemy powiedzieć na przykład si no quieres comer más, friega los platos. Si no quieres comer más, friega los platos. Czyli jeśli nie chcesz dalej jeść, jeśli nie chcesz więcej zjeść, to pomyj naczynia. W tym momencie mamy tutaj zdanie warunkowe, po prostu jeśli nie. Nie ma to nic wspólnego z tylko to, co widzieliśmy wcześniej, z tym spójnikiem rozłącznym. Możemy również ułożyć takie zdanie, gdzie to sino będzie w środku i tutaj wydaje mi się, że najbardziej się Hiszpanom myli ta ortografia i w tym momencie najczęściej używają tego w łącznej formie zamiast w rozłącznej. Możemy na przykład powiedzieć coś takiego. Date prisa, si no, vas a perder el vuelo. Date prisa, si no, vas a perder el vuelo. Czyli pośpiesz się, daj sobie pośpiech, jeśli nie, to zgubisz, stracisz, czyli spóźnisz się na lot. I w tym momencie mamy to znowu znaczenie warunkowe, jeśli nie. I tutaj Hiszpanie bardzo, bardzo często nagminnie popełniają ten błąd, że piszą to łącznie i odwrotnie. Si no w znaczeniu rozłącznym, tylko piszą rozłącznie i takie są później perypetie, że my, obcokrajowcy, się tego źle uczymy. W każdym razie zapamiętajcie, co i jak pisze się, jeśli mamy sino jako tylko, a jeśli sino jako jeśli nie. Na sam koniec dla wytrwałych opowiem jeszcze ciekawostkę o tym, w jakich sytuacjach sami native hispanohablantes wciskają pero zamiast sino. Są to sytuacje, gdzie mówią no solo, i powinno być sino también, albo sino que también, a mówią no solo, pero también. I najprawdopodobniej wciskają tutaj to pero przez wpływ angielski, bo mają na myśli i słyszą bardzo często not only, but also. I tutaj oczywiście to pero wciskają, ale RAE utrzymuje, że w tych sytuacjach powinno się mówić sino albo sino que. Czyli możemy sobie ułożyć taki przykład. Tomasz no solo es inteligente, sino que también es guapo, es alto y es muy simpático. Czyli Tomasz nie tylko jest inteligentny, ale także jest
wysoki, jest ładny, najpierw było ładny, jest przystojny, jest wysoki i jeszcze dodatkowo jest sympatyczny, jest miły. I w tym momencie też jest ta korekcja, że nie tylko to się dzieje na początku, lecz także tylko też jest taki, taki i taki. W takich sytuacjach też musimy użyć według Rae Shinoke, albo jeśli nie byłoby tu czasowników, to samego sino, a sami Hiszpanie też w tym momencie mogą użyć i często się to zdarza, zwłaszcza dziennikarzom, zwłaszcza sportowym, że wstawią tutaj zamiast Shinoke también, wstawiam tutaj pero también es jakiś tam i jakiś tam. I to się też coraz częściej zdarza pod wpływem najprawdopodobniej języka angielskiego. Taka to ciekawostka na koniec, że język angielski ma nawet na natywnych Hiszpanów taki wpływ. Ja na sam koniec też pokażę wam, gdzie, jak zwykle, nagrywałem ten odcinek. Jestem, jeśli nie poznajecie, to wyjaśnię, jestem pod hotelem Santa Catalina w Las Palmas de Gran Canaria, gdzie dość często nagrywam odcinki. Taki tutaj jest ogród, tak to właśnie wygląda przed wejściem do hotelu. I ja stąd was bardzo serdecznie pozdrawiam, stąd z Las Palmas de Gran Canaria oczywiście. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjaśniły wam się te różnice i że wiecie teraz, kiedy użyć sino, a nie pero. I że będziecie poprawnie pisać sino, w zależności od tego, czy znaczy tylko, czy znaczy jeśli nie. Jeśli ten odcinek był dla was pomocny, był dla was przydatny i wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja będę już powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez waszego wsparcia rozwój kanału byłby naprawdę niemożliwy, dlatego jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeśli wy również chcielibyście zostać patronami, a jeszcze nimi nie jesteście, odwiedźcie serwis patronite.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrybuj, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.